6 lat czekał Białystok na mecze pod egidą UEFA na europejskie puchary. No i doczekali się i to od razu eliminacji tego najcenniejszego, tego najbardziej prestiżowego ze wszystkich pucharów, bo Ligi Mistrzów. Jagiellonia gra mecz rewanżowy drugiej rundy rywalem litewskiej Poniewierz. Pozycja wyjściowa znakomita po wygranej na wyjeździe 4-0. Na rewanż, który wydaje się formalnością, ale mamy nadzieję na świetne widowisko. Zapraszają Tomasz Hajto, Szymon Rojek, kłaniamy się bardzo nisko. No właśnie, Tomek, formalność. Nie będziemy chyba naszych widzów czarowali, że tutaj możliwa jest niespodzianka. My takiej myśli do siebie nie dopuszczamy, ale wiemy, wierzymy, mamy też potwierdzenie w składzie Jagiellonii, że to może być naprawdę przyjemny piłkarski wieczór znów z dobrze grającą Jagą. Formalności w piłce nigdy nie ma, to trzeba powiedzieć szczerze. Trzeba uważać. Przede wszystkim dla polskiej piłki potrzebne są punkty. Jagiellonia dzisiaj wychodzi, to możemy już zdradzić, w swoim najmocniejszym składzie, czyli bardzo poważnie traktuje to spotkanie, chociażby dlatego, że widzimy, że jest dokładnie pełny. Patrz, mówisz i masz, chciałoby się powiedzieć, bo to jest jedenastka Jagiellonii, zaraz do tej rozmowy wrócimy, ale teraz tych 11 nazwisk: Abramowicz w bramce, dalej 6 Romańczuk, 7 Marczuk, 10 Pululu, 11 Imas, 14 Kubicki, 16 Sanczek, 17 Dieges, 44 Mutinio, 72 Skrzypczak, 99 Hansen. Jak Tomek powiedział, nie ma właściwie tylko Nene, ale wiemy, że Portugalczyk ma swoje problemy zdrowotne jeszcze od okresu przygotowawczego. Poza tym na galowo, absolutnie w tym najmocniejszym składzie. Tak, no jeżeli coś dobrze wygląda i w każdym spotkaniu Jagiellonia naprawdę ma momenty, w których wygląda rewelacyjnie, przyjemnie się na nich patrzy. Tutaj trzeba też pochwalić trenera Jagiellonii, Adriana Siemieniec, który no, wykonał niesamowitą pracę w ostatnim sezonie. Piękny stadion, pełne trybuny, no to trudno, żeby w takim momencie, mimo to, że się wygrało 4-0 na wyjeździe, lekceważyć i nie wychodzić w tym najmocniejszym składzie. Widzimy oprawę. A tu mamy skład rywali, no bo też musimy o nich wspomnieć. Wytałca z Czerniałka w bramce. To jest zmiana w porównaniu z tym pierwszym meczem. A dalej 2 Klima Vincius, 4 Dubra, 5 Gorąbsow, 7 Veliulis, 10 Debega, 20 Czadjenowicz, 21 Dienk, 32 Rasima Vincius, 36 Mbo, 72 Mazań. Tu jest trochę przebudowana ofensywa w porównaniu z tym pierwszym meczem. No ale także zmiana w bramce. Choć to nie jest tak, że wskakuje rezerwowy, bo w tym sezonie Czerniałskas ma w lidze litewskiej meczów 15, a Mołdawianin Emil Timbur, który bronił w tym pierwszym meczu zaledwie 4 spotkania, więc to jest właściwie powrót do tego wyjściowego składu, a to oprawę efektowna niezwykle, o której Tomek wspominał. Rzeczywiście stadion wygląda imponująco. Nie tylko trener Siemieniec, zdecydując się na taką jedenastkę, także kibice, jak widać, traktują to spotkanie niezwykle prestiżowo, ale nie może być inaczej. Doczekał się Białystok Ligi Mistrzów. Na razie w tym takim wymiarze jeszcze ograniczonym do eliminacji, ale no, nikt nie zabroni Jagiellonii marzyć. Pamiątkowe zdjęcie za moment, przywitanie kapitanów. Jest także sędziowska trójka na środku boiska, Vasilis Fotias. Tak tylko z obowiązku państwu powiem, że to jest grecki sędzia, który swego czasu, to był poprzedni sezon, prowadził mecz eliminacji Ligi Konferencji z udziałem Pogoni Szczecin i to był mecz przegrany przez Pogoń z Gandawą 0-5, ale to były zupełnie inne realia, inny zespół, przede wszystkim rywal. No właśnie, Vasilis Fotias na państwa ekranach i jego staw, jego ekipa, panowie Meitanas i Nikolakis na liniach, Papadopoulos sędzią technicznym, jest rzecz jasna także VAR, również w całości w greckiej obsadzie. Tutaj mamy listę rezerwowych zawodników, jest tutaj Nene z numerem 8, zobaczymy, czy w ogóle będzie potrzeba z niego korzystać, ale są też, Tomek, tacy zawodnicy jak Diaby Fadiga, jak Miki Villar, który świetnie tutaj wprowadza się do Jagiellonii, na których pewnie dzisiaj w pewnym momencie trener Siemieniec postawi.
Znaczy przede wszystkim dzisiejsze spotkanie pokazuje, że trener Siemieniec za wszelką cenę nie chce burzyć jakby fundamentu tej drużyny, nie chce burzyć dobrego rytmu tej drużyny, dobrej formy i wystawia najsilniejszy skład, bo to jest jednak początek sezonu. Kolejne ważne zwycięstwo, które dałoby Jagiellonii jeszcze więcej pewności siebie, bo za chwilę prawdopodobnie czeka Jagiellonię zespół, powiedzmy sobie szczerze, Bodø/Glimt, no, który już jest zespołem, który wymaga jednak dużo więcej i zespołem już bardziej doświadczonym w europejskich pucharach i to będzie dużo cięższe spotkanie, ale trzeba powiedzieć szczerze, nie będzie to na pewno spotkanie, w którym Jagiellonia będzie na pozycji straconej, bo uważam, że Bodø/Glimt na dzień dzisiejszy jest to zespół w 100% w zasięgu Jagiellonii Białystok. A mówisz o Bodø/Glimt, oni też pierwszy mecz wygrali 4-0, taka drobna różnica, wygrali go u siebie. Dziś grają na Łotwie w Rydze z RFS, tam zostało niewiele ponad kwadrans do końca i znów ekipa z Norwegii prowadzi 2-1, zatem w dwóch meczu mamy już 6-1 dla drużyny Bodø/Glimt i to ta ekipa będzie w kolejnej rundzie eliminacji rywalem, no, Jagiellonii, to co do tego jesteśmy absolutnie przekonani. Jagiellonia, tu jeszcze informacyjnie, choć podejrzewam znakomicie to Państwo wiedzą, to jest druga runda eliminacji Ligi Mistrzów za nieco ponad półtorej godziny. Będziemy to już mogli bez wątpliwości oficjalnie ogłosić, że będziemy mieli przynajmniej jedną polską drużynę, przynajmniej Jagiellonię w fazie ligowej któregoś pucharu, którego zobaczymy, ale nawet ten jeden wygrany dwumecz już w najgorszym razie da Jadze prawo gry w fazie ligowej Ligi Konferencji. Ale oczywiście można stawiać kolejne kroki, marząc o Lidze Mistrzów, iść do niej. Jeśli się uda jeszcze jakiś dwumecz wygrać, no to będzie czekała Liga Europy, ale ten plan minimum, a więc faza ligowa jest absolutnie już za rogiem, na wyciągnięcie ręki. Zaczynamy Jagiellonia w swoich tradycyjnych żółto-czerwonych barwach i od początku, od lekko licząc 20-21 piłkarzy na połowie gości z Litwy. Tylko korekta, żeby nie wprowadzać Państwa w błąd, bramka dla Bodø nie uznana poważnie, ale to detale, to na pewno będą Norwegowie czekali w następnej rundzie. Jagiellonia prawą stroną. Walczy tam bohater pierwszego meczu, Jesús Simas, który niespełna kwadransa potrzebował na zdobycie trzech bramek. W 2018 roku ostatni raz Jagiellonia grała w europejskich pucharach, no później była ta kilkuletnia przerwa. Wtedy to były te mecze, no choćby pamiętne 4-4 z Rio Ave, w sumie wygrana w dwóch meczu 5-4, no i porażka z Gandawą w kolejnej rundzie. To było lato roku 18. Pressing Jagiellonii tym mocno utrudniali życie drużynie z Poniewieża w tym pierwszym spotkaniu. No, nie radzili sobie podopieczni belgijskiego szkoleniowca z taką grą pod presją, z konstruowaniem ataków od własnego pola karnego. Dzisiaj, jak wspomniałem, nieco inaczej zestawiona ofensywa. Drużyna FK Panevėžys z dwóch tych szybkich zawodników, ale może za moment szansa. Pierwsza w tym spotkaniu. No, trudna sytuacja, uderzenie z voleja. Niesamowity jest ten Imas. Przyjemnie się na tego chłopaka naprawdę patrzę. Unosi tyle jakości w Jagiellonii. Bardzo dobre krosowe podanie tutaj. I naprawdę po tak dalekiej piłki ułożył ciało. Chciał tutaj uderzyć w kierunku dalszego słupka. Może troszeczkę za mało się pochylił na lewej nodze, zewnętrzną częścią stopy, dokręcać ją do bramki. No ale Imas pokazuje jakoś. Kiedy Imasa w Białymstoku nie było, nie mógł grać, czy ze względu na kontuzję przede wszystkim, to
widać było brak tego zawodnika. Umie się ustawić, szuka niesamowicie dobry tych wolnych przestrzeni. Ustawia się idealnie między liniami. No a sytuację, kiedy Jagiellonia walczyła o mistrzostwo Polski, kiedy stracił piłkę w ostatniej kolejce i z połowy przeciwnika odpowiedzialnie wracał na własną szesnastkę i wchodził w ślizgnię, pokazała, że w 100% tutaj trener Siemieniec dotarł do zawodników, ma z nimi dobry kontakt i wszyscy są świadomi, jak ważne dla Białegostoku i Jagiellonii to zdobycie najcenniejszego trofeum w Polsce było ważne. Teraz zagranie na prawą stronę do Marczuka. Już wiemy, jak te skrzydła Jagiellonii potrafią być niebezpieczne dla rywali. Oczywiście nie ma już Bartłomieja Wdowika, przed nim walka o miejsce na lewej obronie Bragi. Ale tutaj po transferze João Moutinho, przy dobrej formie Hansena, wydaje się, że i ta lewa strona nadal powinna funkcjonować jak należy. A teraz taki obrazek, jaki oglądaliśmy momentami w drugiej połowie tego pierwszego meczu. Wtedy Jaga stawała czasami troszkę niżej w takim tak zwanym średnim pressingu, oddając na nieco dłużej piłkę rywalom. Oczywiście to wszystko i tak działo się pod pełną kontrolą podopiecznych Adriana Siemieńca. Zobaczmy, jak sobie podpowiadają. Ustawiają tą końcową linię gracze Jagiellonii. No, grają w takim systemie, który chyba najbardziej odpowiada polskim zespołom, czyli 1-4-4-2, tak można powiedzieć, z tym, że ten Imias ma troszeczkę wolnej przestrzeni. Porusza się tam, gdzie czuje, gdzie ma wyczucie, bo on to ma, to jest w jego DNA, czucie tej przestrzeni, gra jeden na jeden, to przyjęcie kierunkowe, no i finalizację ma niesamowitą, bo on ma niesamowicie dobrą technikę, dobrze ułożone ciało, on potrafi z każdej pozycji naprawdę strzelić bramkę i niejednokrotnie u nas w Ekstraklasie już to pokazał. A świetnie zestrojony ten duet, charakterystykę Imaza przedstawiłeś, do tego pululu. No, zadziwiająco symetrycznie się te losy w poprzednim sezonie układały. 12 bramek, 4 asysty. Taki bilans w Ekstraklasie miał i Imas, i Pululu. Teraz dośrodkowanie. Była tam, wydawało się, piłka zagrywana w kierunku Pululu, ale gdzieś wcześniej znalazł się na drodze futbolówki Christopher Hansen. Troszkę może słabszy mecz Hansena, ten pierwszy na Litwie, ale co z tego, skoro zwieńczony bramką na 4-0 w drugiej połowie. To nie znam piłkarza w Europie, który cały sezon by zagrał wszystkie mecze na najwyższym idealnym poziomie i tak samo nie znam drużyny, która by w perspektywie całego sezonu grała równo, idealnie i wszystko wygrywała. Nawet w wywiadzie Kloppa, który dał wczoraj do niemieckich gazet, powiedział, że porażka jest wpisana. Powiedział, nie da się wszystkiego wygrywać, ale porażka też wiele cię uczy. I jako trenera, i jako zespół, żeby wyciągać te wnioski. Wydaje mi się, tak samo tutaj jest w Białymstoku. Jak zacząłeś, myślałem, że coś o Jagiellonii mówił Jurgen Klopp, ale nie, to jest tak przenośnie mówił też do Jagiellonii, że ogólnie o każdym zespole, że wliczone w piłkę jest wliczona porażka, że przez porażki też wiele się nauczył i wiele z tego wyciągnął, żeby być jeszcze lepszym trenerem i mieć jeszcze lepszy zespół, także... O, teraz bardzo wysoko Imas i Pululu. Nie zdecydował się mimo wszystko na jakieś takie dalekie wybicie piłki Czerniauskas. A myślę, że są kibice Ekstraklasy, którzy akurat tego bramkarza pamiętają. Wprawdzie spędził w Polsce tylko sezon, dokładnie 10 lat temu to było, sezon 14-15. Ale on był absolutnie podstawowym bramkarzem Korony Kielce. On grał praktycznie wszystko od deski do deski. A teraz już stare lata, trzeba to powiedzieć, Czerniauskas w drużynie
która w tym momencie zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, a tymczasem będzie okazja na strzał z dystansu. Dobra próba. Widziałeś ustawienie się Imaza, jak on daje możliwość zagrania mu piłki. Ustawienie się Imaza, od razu widział, że nie może piłki przyjmować. Zgrał ją od razu w boczny sektor. Przez to całą grę przyspieszył. Bardzo dobre tu dośrodkowanie z prawej strony. No i niby brakło, byłoby 1-0 dla Jagiellonii. Idealnie złożył się João Moutinho. Okej, idealnie byłoby, gdyby ta piłka wpadła do bramki, natomiast naprawdę ten strzał Portugalczyka mógł się podobać. Też dobre te pierwsze mecze w tym sezonie. Marczuk. O, pierwsze niedokładne dośrodkowanie. Wspomniałem o tym ostatnim miejscu w tabeli. To nie pomyłka. Fatalny ten sezon dla FK Panevėžys w 10-zespołowej lidze litewskiej. To jest w tym momencie miejsce 10, oczywiście spadkowe. 9 jest barażowe, 8 pierwsze bezpieczne. Tam różnice są minimalne, no ale to mimo wszystko pokazuje głębię tego kryzysu, w jakim ekipa Sponiewierzy się znalazła. Zupełnie inaczej Jagiellonia wystartowała w tym sezonie, znakomicie. 2 mecze w lidze, 1 w pucharach. Zatem w sumie 3 spotkania, 3 zwycięstwa, 9 strzelonych bramek. I kolejne świetne podanie prosto od obrońców. O, potrafią takie piłki zagrywać. I Skrzypczak, i Diegues, szansa. Jest groźna niesamowicie Jagiellonia w ataku. Ma taką wiarę w finalizację, w końcowe strzelenie bramki. I to widać, to czuć, tą pewność siebie. W takiej dyspozycji naprawdę mają duże szanse, żeby z Bodoglim zagwarantować sobie Ligę Europy, a to byłoby już naprawdę duże osiągnięcie i też dużo większe pieniądze, tak? Dośrodkowanie kolejne, nie. Zobacz, jak za 16 od razu zamknięta ta strefa. Ale to jest rzut karny, Tomek, to jest rzut karny. Za moment zobaczymy, co tutaj się dokładnie wydarzyło, natomiast nie ma najmniejszych wątpliwości grecki arbiter. Jest oczywiście, przypomnę, system VAR, jeśli tylko jakiś błąd popełnił sędzia, to zostanie zweryfikowane, ale on nie miał żadnych wątpliwości. Zobaczmy. Ojej, no to jest tak, mazanie jest mocno tutaj spóźniony, słowacki obrońca. No to nie było momentu jednak, że zawodnicy się zderzyli, pójść się do głowy, tylko ewidentnie tu zawodnik litewski spóźniony. Tak, Marczuk już zagrał piłkę głową, prawda? Zagrał i to było jeszcze pół sekundy później, więc to już takie niebezpieczne zagranie, szczególnie, że dzisiaj w tych sytuacja, gdzie można głową się zderzyć, ile tych przypadków mamy i bramkarzy, i obrońców, no było to bardzo niebezpieczne zagranie. Można naprawdę zrobić spory problem zawodnikowi tutaj z kręgosłupem, z kręgami tuszyjnymi. Oby się okazało, że nic mu się nie stało. No, rzut karny zasłużony z perspektywy tych pierwszych 10 minut. No, Jagiellonia jest lepszym zespołem bez dwóch zdań. Wysłany natychmiast Miki Winiar na rozgrzewkę, no ale mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, by tutaj opuszczał boisko Marczuk. A my tymczasem mamy rzut karny. Mam wrażenie, że tam przez chwilę naradzali się, kto ma strzelać. To oczywiście ta hierarchia jest ustalona, ale egzekutorem będzie Nafi Mikopululu. Napastnik z Angolii. Pululu, bardzo pewnie, 1-0. Świetnie się to zaczyna. Mówiliśmy sobie tutaj o tym, że bardzo dobrze się też ułożył Jagiellonii. Może to nie jest najbardziej fortunne sformułowanie, ale trochę tak było ten mecz na Litwie. No i ten też zaczyna się znakomicie, nawet szybciej Jaga rozpoczyna strzelanie, bo tam w 15 minucie na 1-0 Jesús Imaz. Afimiko Pululu bardzo pracował dla zespołu w pierwszym meczu, asysta przy golu na 3-0 Imaza. Kapitalna akcja przy bramce na 1-0, tam wprawdzie asystę miał Hansen, ale lekko licząc 50% udziału w tej bramce możemy zapisać Pululu. Teraz już sam wpisuje się na listę strzelców w rozgrywkach europejskich. No i pewnie jeszcze więcej pewności, jeszcze więcej luzu złapie w tej swojej grze Jagiellonia.
teraz próba zaproszenia do tego ataku bocznego obrońcy. Skorzystał Rokas Rasimavičius z takiej szansy, natomiast akcja błyskawicznie przerwana od rzutu wolnego. Goście. Biega tam, szuka sobie Veliulis miejsca po prawej stronie, ale na razie piłki do niego nie docierają. Próba prostopadłego podania, już wybiegał Jesus Imaz. De Vega dziś operuje w środku pola. W pierwszym meczu widzieliśmy go częściej po lewej stronie. Nie będzie nawet stałego fragmentu gry dla gości. Nie będzie rzutu rożnego. Od bramki rozpocznie za moment Abramovich. Przed latem Alomerowicz, podstawowy bramkarz Jagiellonii w poprzednim sezonie. Sprowadzony Maksymilian Stryjek, ale na razie to Abramovich jest tym numerem jeden w hierarchii trenera Siemieńca. Zobacz, a nie przebił się w Polonii Warszawa, pokierował troszeczkę inaczej swoją karierę, ale do tych młodych zawodników zawsze miała bramkarzy Jagiellonia szczęście, bo i Drągowski, pamiętam, zaczął bronić w wieku praktycznie 16 lat. Pamiętam jeszcze czas, jak pierwszy raz go wziąłem na ławkę rezerwowych w ostatniej kolejce, to nie miał 16 lat skończonych. Teraz błyskawicznie ta akcja. Można atakować szybko nawet z piłką przy nodze. To nie zawsze musi być podanie, oczywiście, o ile technika pozwala na takie prowadzenie piłki. No a tutaj Tomek wspomniał o tym, jak wprowadzał Bartka Drągowskiego do składu. Nie wiem, czy to padło już na naszej antenie dzisiaj, no ale jesteśmy Państwo winni tę informację. Znają Państwo Tomka doskonale jako byłego reprezentanta Polski, naszego eksperta, ale przecież to także były trener Jagiellonii. Półtora roku tutaj Tomek spędził w latach 2012-2013. Zawsze przyjeżdżam z sentymentem. Notabene też gdzieś tam kumpluję się z Wojtkiem Perkiewiczem, z prezesem Jagiellonii prywatnie. Spotykamy się też, gramy razem w tenisa. Więc jak gdzieś pracowałeś i miałeś fajne kontakty, zawsze ci serce bije mocniej, kiedy do nich przyjeżdżasz i kibicujesz, szczególnie, że osiągnęli fenomenalny wynik. Zasłużyli po tylu latach na to, żeby to mistrzostwo w końcu zdobyć. No, tym razem ze stałego fragmentu gry nie udało się stworzyć zagrożenia, ale no, nawet nie powąchali piłki goście w tej sytuacji. Asekurujący ten stały fragment gry Sanczek piłkę przejął, a teraz kolejne świetne prostopadłe zagranie. Imaz, nie wiem, czy nie było spalonego, no właśnie, ale chyba nie w momencie podania od obrońcy, tylko później było takie delikatne, tak, przedłużenie tego zagrania. No być może bez tego drugiego kontaktu piłka by po prostu do Imaza nie dotarła, ale to właśnie w tym momencie na spalonym znalazł się Jesus Imaz. Ale widzimy, że jest to taki wariant, taki element, po który bardzo często, no bo tu mam wrażenie, spalonego nie ma, tu już jest ponad wszelką wątpliwość, po który bardzo często Jagiellonia sięga, więc te dalekie, prostopadłe podania, zresztą i Skrzypczak, i Dieges, obaj środkowi obrońcy, potrafią to robić znakomicie. No, powiem Państwu szczerze, że Bodom Glimt już prowadzi 3-1. No to właściwie wiedzieliśmy to po pierwszych meczach, bo i Jagiellonia, i Bodo Glimt wygrały 4-0 swoje spotkania, natomiast jest jeszcze bliżej tego scenariusza, a więc rywalizacji Jagiellonii z Bodo Glimt. Pierwszy mecz za tydzień tutaj w Białymstoku. No i wychodzi Jagiellonia z szybkim atakiem, jest trochę miejsca po lewej stronie, ale zdaje się, jest tutaj ochota, by zagrać taką piłkę na prawe skrzydło w poprzek boiska. Marczuk, lewą nogą Marczuk. Ale sama akcja, nie wiem, czy widziałeś, zagranie tutaj do Imaza, zagranie na jeden kontakt też do Pululu, zgranie piłki, za od razu wprowadzenie z bocznego sektoru, bocznego pomocnika. I jeszcze Pululu z dystansu.
O, teraz troszkę zagapili się piłkarze Jagiellonii, popatrzyli na siebie, jak to właściwie możliwe, że FK Panevėžys tak szybko rozpoczęło grę od własnej bramki, ale już wszyscy wrócili na z góry upatrzone pozycje. Już linia obrony, linia pomocy. Przed tą drugą duet Pululu i Mas. Wszystko w porządku. Wszystko pozamykane, zabezpieczone. Pierwsze statystyki. Po niespełna 20 minutach, oczywiście w każdej przewaga Jagiellonii, no, jeśli chodzi o te próby, o te strzały, 6-0. Optymistą był Stijn Frewen, belgijski szkoleniowiec drużyny Spaniewieżą, bo on mówił, że daje 10% szans swojej drużynie. No i tak dużo. A teraz Imaz, podobna próba do tej z początku meczu. Piłka spadająca na prawą nogę, na uderzenie z woleja. Sędzia pozwolił grać dalej, ale faul tutaj był naprawdę ewidentnie spóźniony. Nie wiem, czy to nie powinno być, mimo to, że puścił, nie powinno być. No zobacz, rozmawia teraz z tym zawodnikiem. Chyba skończy się jeszcze tym razem na upomnieniu. Ale tak, musi uważać Kaspar z Dubra. Łotysz w obronie drużyny litewskiej. Też z epizodem w Polsce, ale to już naprawdę starsi górale tylko pamiętają, kiedy Dubra grał w Polonii Bytom. Tymczasem przechwytuje piłkę Jagiellonia Marczuk. Polonii Bytom, gdzie trenerem był też przez pewien okres Michał Probierz, jak to takie stare czasy. A nawet nie wiem, czy to u Michała Probierza, to bodaj rok 2012. Selekcjonera też mamy na trybunach. Rzut rożny. Jagiellonia. Po tym zablokowanym strzale będzie miało okazję. Skoro z tej strony, to pewnie tak jest. Christopher Hansen. Hansen bezpośrednie dośrodkowanie. Jest dobry nabieg na tę piłkę. Przekonany teraz Romańczuk, że powinien być kolejny rzut rożny. A wiemy, że potrafi grać dobrze głową, że potrafi odnaleźć się po stałych fragmentach gry. No nawet przecież i w meczach reprezentacji udowadniał, że posiada takową umiejętność. Jeden z tych zaufanych ludzi Michała Probierza. Teraz na dużym ryzyku będzie szansa. Marczuk, no za długo teraz. Trzeba było to kończyć wcześniej. Nie zdecydował się od razu na uderzenie. Prawda. I to był jego błąd, bo sytuacja była wybitna do tego, żeby nawet chyba uderzać bezpośrednio do pustej bramki. Też mam takie wrażenie, że w pierwszej chwili to była pusta bramka. I chciał to zrobić chyba po prostu zbyt ładnie, zbyt koronkowo. Marczuk, no nie zawsze jest taka konieczność, taka potrzeba. Oczywiście dużo łatwiej nam i pewnie samemu zawodnikowi przełknąć niewykorzystanie takiej sytuacji przy takim wyniku, zwłaszcza w całym dwumeczu. Obiecywał trener Siemieniec, że tutaj będą grali absolutnie na 100%, że to jest wyjątkowy dzień dla klubu, dla miasta, że cały poprzedni rok, cały poprzedni sezon pracowali na to, by znaleźć się w tym miejscu. No i już możemy śmiało powiedzieć, że to nie były słowa rzucane na wiatr, że rzeczywiście to jest ta dobra wersja Jagiellonii. Bezradne FK Panevėžys, tak od prawej do lewej, też w sytuacji, kiedy Jagiellonia schodzi troszkę niżej do obrony. Właściwie bezproduktywni stają się Dieng i Embo, obaj szybcy, ale
To mogłoby się sprawdzić przy grze z kontry, kiedy za plecami obrońców byłoby sporo przestrzeni, a tej przestrzeni po prostu nie ma. Kululu. On też często schodzi tutaj nisko do środka pola. Nie zawsze to na boisku wygląda jak na tym rysunku taktycznym przed meczem, że Imaz za Pululu. Często Imaz schodzi, nierzadko wyciągając za sobą obrońcę. Wtedy powstaje luka, którą znakomicie potrafi wbiec Jesus Imaz. Pululu z obrońcą na plecach. No, strasznie trudno go przepchnąć, przestawić. Imaz, ależ teraz odegranie. Oczywiście wymuszone. To była taka sytuacyjna reakcja. Natomiast a też trzeba panować nad piłką, żeby coś takiego po pierwsze wymyślić, po drugie zrealizować. Raz jeszcze. No nie było możliwości, to raz jeszcze to zagranie Imaza, nie było możliwości tak przestawić tej stopy, tak wygiąć nogi, żeby odegrać do będącego tam po lewej stronie Pululu. De Vega. Sporo całkiem występów w drugiej drużynie Barcelony ma na koncie Lucas De Vega. Wiek też wcale nie zaawansowany, bo to 24 lata, natomiast ewidentnie nie w tę stronę skręciła ta kariera. Kaspar z Dubra. A teraz jest trochę miejsca dla Dienga. Dieng. Dieng dośrodkowanie. Będzie okazja być może dla Mbo. Walka o piłkę w powietrzu. Mbo, przewrotka. Oj, fenomenalnym refleksem Sławomira Abramowicz się teraz popisał. Wyjątkowo trudna sytuacja dla bramkarza z bliska, zaskakujący strzał. A też przecież nie jest tak, że jest jakoś niebywale rozgrzany Sławomir Abramowicz. Pierwsza próba, pierwszy egzamin, który musiał zdać w tym meczu, no i zdał celująco. Odtworzyć tamtą akcję, znów zagranie na lewą stronę do Dienga. Dieng z kolei piłkarz, któremu no nie powiodło się w Zagłębiu Lubin. Zupełnie nie potrafił do siebie Waldemara Fornalika przekonać. Wylądował w drugiej drużynie, a no nie z takimi ambicjami, zamiarami przychodził do Polski. Skrzypczak, Pululu. Niedokładnie Marczuk, De Vega. Dobrze Saczek, Romańczuk, Imaz, Pululu. Jest sporo miejsca po lewej stronie, dostrzegł to Pululu. Moutinho, będzie dośrodkowanie zablokowane, no i mamy rzut rożny. Beliulis. Rzutka w pole karne, właściwie to nawet w pole bramkowe. Jeszcze Marczuk do lewej nogi. W poprzek boiska teraz Jagiellonia. Kolejne dośrodkowanie, no ale z tymi akurat nieźle radzą sobie rośli obrońcy sponiewierza. Dubra i Klimawiczus.
nie mogą uskarżać się na jakieś kiepskie warunki fizyczne. Ależ teraz dobrze, szybko, dynamicznie, tym razem czysto. No właśnie, chyba tak. Po ziemi, jeden, dwa kontakty, nawet dribbling, ale właśnie trzymając tę piłkę blisko podłoża, łatwiej poradzić sobie z wysokimi, ale niekoniecznie bardzo zwrotnymi obrońcami ekipy gości. João Moutinho spojrzał w prawo, spojrzał w lewo. Ostatecznie z opresji wybawił go Pululu, pokazując się. Można było wyrzucić piłkę do kolegi z zespołu. Zaczek. Ładna akcja i asysta przy bramce na 4-0 na Litwie prawego obrońcy Jagiellonii. Bardzo emocjonalnie Stijn Vreven traktuje, no teraz Państwo widzą go na swoich ekranach. Cały czas belgijski szkoleniowiec. No też walczy o swoją pracę, o swój byt. Nie wiem, może dla niego tutaj remis to będzie kwestia tego, czy zostanie tam w pracy, czy nie. Wiesz, jak to jest. Każdy klub ma inne wymagania. Stawia też może właściciel inne wymagania. Ale to też nie jest tak, że to jest jakiś taki słaby klub, żeby tu Jagiellonii zabierać to, że wygrała 4-0 i prowadzić. Tak, wystarczy 4-0. Na kadrę spojrzeć. Zobaczyć na kadrę. Tam są i Hiszpanie, którym też ktoś musi płacić i to chyba całkiem niemałe pieniądze. Musi być jakiś właściciel, musi być jakiś sponsor, który płaci niezłe pieniądze, żeby tych piłkarzy z zagranicy ściągać. Tak, no o sytuacji klubów w tabeli mówiliśmy, a to tak jak mówisz, to się też przekłada na pewnie pozycję trenera. Ja wiem, tylko nie zapomnijmy o jednej rzeczy, że w tamtym sezonie Jagiellonia walczyła do końca o utrzymanie i Śląsk-Wrocław. Jagiellonia zrobiła mistrzostwo, Śląsk-Wrocław wicemistrzostwo w tym sezon później. A to jeszcze raz ta akcja, no najlepsza, bez dwóch zdań w wykonaniu gości, ale też fantastyczna parada Abramowicza. No sytuacyjnie też trzeba tak się umieć szybko złożyć i uderzyć taką piłkę, podjąć decyzję. No. Noel Embo, zawodnik z korzeniami, z pochodzeniem w Demokratycznej Republice Konga, ale ma też angielski paszport. To ten napastnik, który składał się do przewrotki, a tutaj jakieś starcie Moutinho z Diengiem, który zmienił stronę boiska, do tej pory operował na lewym skrzydle. Też może i nie jeden z piłkarzy tutaj zespołu litewskiego chce się pokazać, żeby, nie wiem, zasilić Jagiellonię za pół roku. Wiesz, jak to jest, czy pokazać się też na boiskach w Europie. No i też tak mówimy, żeby nie lekceważyć tego zespołu, no to warto pamiętać, skąd oni tu się wzięli. Oni musieli w pierwszej rundzie zmierzyć się z HJK Helsinki. No, wydawało się, że raczej do Helsinek Jagiellonia się wybierze, a tymczasem oni zbili to HJK 3-0 w pierwszym meczu. Później remis w rewanżu 1-1 i bardzo pewny awans. Z kolei teraz, co całkiem logiczne, Veliulis, a więc po prostu skrzydłowi zamienili się miejscami. Kolejna garść statystyk, niewiele tutaj się zmienia, choć oczywiście pojawił się ten strzał i to od razu celny po stronie FK Paneverzys. Troszkę zamiennie tego używamy, natomiast no, nazwa klubu właściwie to FK Paneverzys, ponieważ to polska nazwa miasta, więc tutaj troszkę nierozstrzygalny spór. De Vega, Dorobsow. De Vega, Eliulis.
utrzymuje się dłużej teraz przy piłce zespół z Litwy. Choć poza tą przewrotką Nelambo nie skutkuje to jakimiś groźnymi sytuacjami w polu karnym Jagiellonii. O, teraz ma Jesus Imaz sporo miejsca w środku, wybiera Pululu. Pululu do lewej strony, dobrze to wygląda. Jest tam Hansen. Ale jednak zwolniła Jagiellonia w tej akcji. Opinio. Skrzypczak. No i wycofana piłka do obrońców. O, pomylił się Diegues, miał teraz sporo szczęścia. Pululu. Znów startował jak sprinter po usłyszeniu tego wystrzału Jesus Imaz, ale tym razem partnerzy do niego nie zagrali. Romańczuk. Bardzo fajne krosowe podanie, otwarcie na drugą stronę. Cały czas Hansen utrzymuje się przy piłce. Chyba nawet kilka metrów za daleko, ale tam odpisane przewinienie. Bez dwóch zdań był faul, bo go trzymał raz, on mu uciekał, chciał uderzać, ten go jeszcze raz przytrzymał, jeszcze raz za koszulkę, więc sędzia podjął tutaj słuszną decyzję. No i to jest dobra sytuacja na oddanie strzału 22-23 metry. O, dwie piękne bramki z dystansu, choć nie tak odległego dystansu Jarosława Kubickiego w ostatnim meczu ligowym z Radomiakiem. Jest João Moutinho, on już raz próbował dzisiaj, Państwo pamiętają na pewno ten strzał nad poprzeczką, takie potężne uderzenie sprzed pola karnego. Jest Hansen, który często wykonuje stałe fragmenty gry. No jest tutaj komu uderzyć, choć pewnie gdybym musiał, obstawiłbym Moutinho. I to właśnie Portugalczyk, no teraz dalej niż wtedy z akcji, teraz z piłki stojącej, pomylił się mocno. No to skoro Moutinho nie trafił, to my oglądamy sobie tę sytuację, która najpierw doprowadziła do odgwizdania rzutu karnego, a potem sam rzut karny bardzo spokojnie, z zimną krwią, wykorzystany przez Afimko Pululu. Teraz De Vega przejmie piłkę. Dobrze, że zagrał taką podcinkę, takiego balonika, bo piłka długo leciała. Był czas, by na nowo zorganizować się w defensywie. Uderzenie z dystansu. Abramowicz nie dotknął piłki, ale zaskoczył tą decyzją Dieng. Zdarza się czasami Marczukowi za Diengiem nie nadążyć. Teraz bardzo szeroko ustawieni obaj boczni pomocnicy, i Hansen, i Marczuk. Pululu nie był faulowany, próbował odgrywać z pierwszej piłki do Imaza. Mazań, teraz Słowak wzdłuż linii bocznej do Dienga, do Vega, do Robsow, poślizgnął się. Co, nie grają tak dużo dalszym podaniem, próbują, zobaczmy, grać w piłkę. Mają dwóch, trzech zawodników, którzy potrafią to robić, tylko Jagiellonia po prostu dobrze się ustawia, dobrze biega. No zobaczmy, to jest cały Imaz, nie? Jednym kontaktem otworzył grę, nie widział, co jest za nim, zgrał do środka. Moutinho w kierunku Marczuka, no te przerzuty z lewej do prawej i z prawej do lewej często sieją popłoch w defensywie rywala, teraz tak jak mówisz, był spalony Marczuk. W takich sytuacjach musisz jeszcze bardziej tą piłkę przyciąć, ona musi mieć więcej mocy, to ją trzeba trochę na ryzyku zagrać, taką 40 czy 50 metrową. Zobaczmy jeszcze raz, obydwoje byli na spalonym.
zarówno i Mas, jak i tu Marczuk. No i Adrian Siemieniec dziś, zupełne przeciwieństwo Steina Frevena, belgijski opiekun FK Paneverzys, nerwowo przechadzający się, pokrzykujący, gestykulujący Adrian Siemieniec, spokojny, choć za moment to ciśnienie może mu się podnieść. Ale wiesz, to patrzyłem specjalnie na trenera, nawet nie drgnął. Tylko patrzy cały czas, patrzył przez chwilę dalej na tego obrońcę środkowego, który kiwał. Ale nie było widać, żeby panikował albo machał rękami. Raczej tu taka emancypacja spokoju, ale wzrok jego palił obrońcę Jagiellonii. Ale to też taka, wiesz, pewność siebie u trenera i bardzo dobre tu zachowanie, dribbling do boku, dośrodkowanie, które minęło pierwszych obrońców, nikt nie zamknął, bo powiedzmy sobie szczerze, Pululu to nie jest taki typowy napastnik szesnastki, ten, który czeka na dośrodkowanie, który wygra głowę, który on się porusza, on schodzi, wymienia się z Imazem, lubi zejść w boczny sektor, lubi oddać strzał z dystansu, lubi trochę podryblować, no to jest zarówno Imaz, jak Pululu, to jest dwójka zawodników bardzo mobilnych, dobrze ze sobą współpracujących, bardzo mobilnych, naprawdę z niezłą techniką przyjęcia, obrotu, wiesz, przy takim graniu z bocznych sektorów boiska, samych dośrodkowań, no to na pewno ani jeden, ani drugi nie jest takim zawodnikiem, tylko oni jednak lubią trochę w wolnej przestrzeni, lubią pójść w dribbling, zagrać jeden na jeden. No, teraz kolejny prosty błąd, za dużo chyba troszkę tej dekoncentracji, Dieng zablokowany na szczęście. Ale teraz jakieś tutaj wzajemne pretensje Adriana Diegueza z Abramowiczem, choć no, tutaj po prostu to bramkarz wybijał niedokładnie i tyle. Zdarza się, nie ma tu chyba sensu dokonywać jakiejś głębszej analizy. Raczej, no właśnie, więcej skupienia, więcej koncentracji, bo te ostatnie błędy chyba z ich braku wynikają. Rzut rożny, tutaj na ten bliższy słupek, próba zagrania przez Gorupsowa. Zobaczmy, jak szybko wychodzi Jagiellonia, zobaczmy. Tu się pojawiło dwóch piłkarzy po prawej stronie, ale też świetnie wracali Litwini. No najbliżej miał Gorupsow, bo to ten zawodnik, który wykonywał rzut rożny, on tutaj biegł wzdłuż linii bocznej. Wiesz, no, trener, który dzisiaj jest Steve Revren, pracuje w drużynie tutaj Poniewierza, to jest też były trener Kaiserslautern, Vitesse Arnhem, Ado Den Haag. To nie jest też trener bez żadnego doświadczenia, tylko to jest trener, który no, już pracował na pewno w dwóch silniejszych ligach jak lotewskich, a też zdecydował się na pójście tam. Tak, no to jak mówiłeś, możemy też choćby z tego w sposób pośredni wnioskować o tych budżetowych możliwościach drużyny Paneverzys. Teraz dobra ta interwencja w polu karnym, uprzedzony już tam gdzieś czekający na piłkę Veliulis. Uspokojenie gry Skrzypczak, Dieges. Znaczy się cały czas, jak porusza się Imaz, jak on mądrze się ustawia między strefami, jak on cały czas spogląda na piłkę. Taki zawodnik za granicę to na pewno ubarwia ligę, daje dużo też jakości, robi ją silniejszą. No też młodzi piłkarze muszą od kogoś się uczyć, no od kogo ma się uczyć młody piłkarz, jak nie od Imaza, tak?
chociażby przyjęcia piłki, tego właśnie ustawienia, tej gry między, gry na jeden kontakt, którą on ma w swoim DNA, nie? Tym razem Dieguez w kierunku prawej strony do Marczuka. Dziś może troszeczkę mniej kreatywny ten środek pola w Jagiellonii, no ale to można się było tego spodziewać w sytuacji, kiedy obok Romańczuka nie ma Nene, a jest Kubicki, to ten dział, departament kreacji troszkę słabszy, ale wiemy, że ma swoje problemy Nene zdrowotne, nie jakieś bardzo poważne, ale one dospierały mu już w okresie przygotowawczym, też tak na początku tego sezonu trochę gra, trochę nie gra, wchodzi z ławki, wcześniej schodzi z boiska. Będzie na pewno bardzo potrzebny na przecież z kluczowych postaci tej mistrzowskiej Jagiellonii w poprzednim sezonie. No to jeszcze będzie rzut rożny. Robsow, a to wszystko jedno, lewa, prawa strona absolutnie ma abonament na te stałe fragmenty gry. Gorobsow, nikt nie zebrał tej piłki, a przynajmniej nie na tyle, żeby móc pokusić się o uderzenie. Tak, tylko zobacz, jak szybko wyskoczyła Jagiellonia do pressingu, że musieli aż po rzucie rożnym bramkę, piłkę grać do bramkarza i po czym grać dalszym podaniem. João Moutinho przez moment, tak to się ułożyło po tym stałym fragmencie gry, znalazł się na prawej obronie, lewo obrońca. Pokazywał się Hansen z prawej strony, w ogóle nam się te strony pozamieniały, bo także poszli pomocnicy. 60 sekund, tyle doliczył grecki arbiter, faktycznie tych przerw praktycznie nie mieliśmy. Pululu, ładna dwójkowa akcja, ależ to się układa! O, szkoda, że nie zakończyło się bramką, bo powinno, i to Tomek, to środkowy obrońca ruszył, i tak Adrian Dieguez biegł z tą piłką, na końcu jeszcze klepka z Pululu i brakowało bardzo niewiele. Wyglądało to naprawdę bardzo fajnie, jedno zagranie, zobaczmy, drugie, tu fajny dribbling, że uderza, no tylko to co mówię, no obrońca na koniec zamknął oczy, zobaczmy, tu wszystko super zrobił, a tak na koniec zamknął spojrzał, oczy, tak. Nie spojrzał i na siłę chciał przebić piłkę przez bramkarza, a wystarczyło gdzieś wewnętrzną częścią stopy poszukać tutaj bliższego słupka albo dalszego, no pewnie Imaz, Pululu czy Romańczuk pewnie by tak zrobili, no on uderzał na siłę, ale sama akcja fenomenalna, no pokazał się z super strony. No i to mógł być bardzo mocny akcent Jagiellonii na koniec pierwszej połowy. I tak był niezły, bo ta akcja, jak powiedział Tomek, bardzo efektowna, natomiast niezakończona golem. Jeśli o te gole chodzi, to widzieliśmy jeden w pierwszej połowie, a Fimiko Pululu, którego teraz Państwo oglądają, zdobył bramkę z 11 metrów, rzut karny podyktowany za faul na Marczuku. Jaga prowadzi, Jaga w dwumeczu prowadzi już 5-0. To jeszcze raz ta akcja, faulowany ewidentnie w polu karnym Marczuk przez Mazania, zmylony w bramce Czerniauskas i Pululu na 1-0. Teraz popatrzmy jeszcze na statystyki tej pierwszej połowy. One za moment powinny być dla nas, a przede wszystkim dla Państwa dostępne. No właśnie, 11-2, jeśli chodzi o wszystkie strzały celne, także na korzyść Jagiellonii. No zresztą w którejkolwiek byśmy nie patrzyli statystyce tej ofensywnej, przewaga Jagiellonii. A teraz zależy, gdzie Państwo, na której antenie oglądają nasze spotkanie. Polsat Otwarty, Polsat Sport. Zapraszamy na chwilę przerwy. Natomiast jeśli ktoś śledzi naszą transmisję w Polsacie Sport Premium 1 lub ma taką możliwość, żeby na ten kanał teraz przełączyć, to warto, bo tam studio w przerwie meczu, Tomek Włodarczyk i jego goście.
Jagiellonia Białystok jedną nogą, a może już nawet dwiema w fazie ligowej, jednego z pucharów. Nie wiemy jeszcze którego, na razie bardzo, bardzo, bardzo bliska tego, by zapewnić sobie start co najmniej w fazie ligowej, ligi konferencji, ale przecież Jaga gra o coś więcej, gra o spełnienie marzeń, o Ligę Europy, a może o Ligę Mistrzów. Na półmetku meczu rewanżowego drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów Jagiellonia prowadzi z FK Paneverzy z 1-0, co oznacza, że w dwumeczu jest już 5-0 dla mistrzów Polski. Dzisiejszego wieczora w Białymstoku na razie trafił Afimi Kopolulu z rzutu karnego w 11 minucie. Zaczynamy drugą połowę, zaczynamy bez zmian. Tomasz Hajto, Szymon Rojek tutaj na stanowisku komentatorskim, na boisku także 22 piłkarzy, których widzieli Państwo przed przerwą. Teraz u dołu ekranu widzą Państwo przypomnienie składów, ale tak jak mówiliśmy z Tomkiem, pewnie będzie tutaj okazja zobaczyć kilku rezerwowych w wymiarze, no myślę gdzieś około 30 minut, pewnie tak, ale to musimy jeszcze chwilę poczekać. Teraz Romańczyk, Pululu, teraz niedokładnie odegrał, no jeszcze tam usłyszał kilka cierpkich słów od swojego kapitana Tarasa Romańczuka, no wraca Pululu, musi odrobić tę swoją stratę. Tak, ale momentami tak troszeczkę wkradło się nonszalancji do u niektórych zawodników, u jednego obrońcy środkowego, potem tutaj u bramkarza, u Pululu. No muszą uważać, bo tutaj trener Siemieniec powiedział fajną rzecz. Walczymy o to, żeby być powtarzalni w tym, co robimy. No i nie, wiadomo, że to jest słabszy zespół, wiadomo, że wygrali tam 4-0, prowadzą się 1-0. Ale trzeba uważać, bo taka nonszalancja może się wkraść w meczu z Bodo Glimt, które dzisiaj wygrało dosyć wysoko, znowu 3-1, przegrywając 1-0 na początku spotkania. I takie błędy mogą być karane utratą bramki. I w tej kwestii tutaj trzeba się zgodzić z trenerem Siemieńcem, że muszą piłkarze być skoncentrowani i pokazywać też ten właśnie profesjonalizm, żeby raczej takich momentów nie mieć, nie? Bo to jest jednak bardzo, bardzo niebezpieczne. No plus to, o czym wspominałeś, ja wiem, że nie wszyscy z Państwa gdzieś to śledzą, to może jest jakiś najbardziej romantyczny element futbolu, ale te punkciki do rankingu to my też zbieramy, my się tu o polskich klubach i każde zwycięstwo jest cenne. Dziś liczymy na Jagiellonię, jutro 3 polskie drużyny, wszystkie 3 będzie ich zmagania, można zobaczyć na sportowych antenach Polsatu, to będzie szalone takie późne popołudnie przechodzące w wieczór, bo tam będzie i Legia, i Wisła, i Śląsk, szczegóły no, choćby na naszej stronie polsatsport.pl, ale to jutro. Dziś jesteśmy w Białymstoku, gdzie lewą stroną zaatakował João Moutinho i wywalczył rzut rożny dla Jagiellonii. Ciekawy piłkarz, naprawdę, z niezłą lewą nogą, z niezłym tym podaniem krosowym. Musi nad nim pracować, żeby jeszcze bardziej powtarzalne było, dokładne, ale nie boi się tej lewej nogi używać, co jest fajne. Praktycznie nigdy nie czeka do momentu, żeby dojechać do końcowej linii i dośrodkowywać, tylko wrzuca te piłki tak z wysokości linii szesnastki. To są niebezpieczne piłki dla obrońców, bo one idą między obrońcę a bramkarza. A teraz Jaga odebrała piłkę po tym, jak straciła ją po rzucie rożnym. Tam leżał jeden z piłkarzy Jagiellonii, ale ta sytuacja nie jest w ogóle w żaden sposób rozpatrywana. Tak, no tutaj na pewno pojawiła się potrzeba zapełnienia tej luki, tej, by nie powiedzieć, wyrwy po lewej stronie, którą uczynił swoim odejściem do brangi Bartłomiej Wdowik. No i João Moutinho ma być odpowiedzią właśnie na ten kłopot. Wygląda obiecująco, tak jak Tomek Państwu opowiadał, te swoje atuty, te swoje mocne strony już w ciekawe dośrodkowanie zaprezentował. Tak, ma ciekawe dośrodkowanie wewnętrzną częścią stopy. Widać, że jest pewny siebie, widać, że my wyszkolony nieźle technicznie. Tak, technicznie bardzo. Jest nieźle wyszkolony. No,
Każdy piłkarz musi całe życie pracować nad swoją powtarzalnością dośrodkowania, przyjęcia piłki, rozegrania, ustawienia się w schemacie, czytania gry, także, ale jest to na pewno piłkarz, który na ten moment pokazuje, że da sobie radę, daje sygnał też w akcjach ofensywnych, co jest bardzo ważne. Szybko odbudowuje też ustawienie. A przed momentem do tyłu Nicolas Goropsow, no wyjątkowo niekreatywny pomocnik. Jeśli Państwo spojrzą na tego zawodnika z numerem piątym, to ciągle albo do tyłu, w porywach w bok. No tak, ale takich zawodników też musisz mieć, typowych do czyszczenia. To jest bardzo ważne w piłce. A teraz sami się troszkę zapędzili w kozi róg, tam po lewej swojej stronie piłkarze sponiewierza, bo tam no nie było możliwości przedrzeć się przez zasieki Jagiellonii. I kiedy próbują zmieniać stronę goście, robią to trochę za wolno. To oczywiście nie jest nasze zmartwienie, ale żeby zaskoczyć dobrze zorganizowaną drużynę Jagiellonii, a to wypadałoby zagrać szybciej. Teraz próbują Mbo na lewą stronę. To jest Veljulis. Próbuje minąć Saczka, dośrodkował. O, i jest kolejny celny strzał, znów Noel Mbo, tym razem głową. No, a tu drugi raz źle się ustawił Skrzypczak w tej sytuacji. Zgubił z... z punktu widzenia Mbo. Doszedł do uderzenia głową. No, jedną przewrotkę, jeden strzał głową nie jest jakieś nadzwyczajne osiągnięcie, natomiast na pewno jest groźniejszy niż Zivert Gunsjas, który grał w pierwszym meczu na tej pozycji numer 9. Taki sprawiający przynajmniej wrażenie dosyć ociężałego Norweg. Romańczuk, ładne kierunkowe przyjęcie, od razu mógł kontynuować akcję i Mas, Saczek. Dieges, chyba będzie próba z dystansu. Dieges nad poprzeczką. Bardzo ważna w Jagiellonii też rola jest Tarasa Romańczuka, który zawsze trzyma swoją pozycję, który zawsze jest przed dwoma środkowymi obrońcami. Stara się przerywać te piłki prostopadłe. Niezłe warunki fizyczne. Dobrze gra głową. Doceniony też przez selekcjonera z powołaniem. No teraz wyżej, śmielej w tym pressingu. No wiesz, to jest, tak, tylko wiesz, to jest pressing, czego ewidentnie ten zespół nie ma. Pressing to jest nie tylko wyskoczyć do przeciwnika, ale też umieć zablokować ten pressing, czyli zablokować wyjście rywali, a nie, że łatwym jednym dryblingiem każdy obrońca cię minie, bo to jest wtedy taki alibi pressing. To trzeba doskoczyć, ale doskoczyć i zachowywać się tak, jakbyś był w obronie, czyli nie dać zawodnikowi cię minąć, bo wtedy z przewagą mogą wyjść z groźną kontrą, także wyskoczenie do pressingu jest ważne. No ale widzimy, Jagiellonia nie panikuje w tych sytuacjach. Ona spokojnie wychodzi spod pressingu, spokojnie sobie daje radę. Widzimy, znowu Taras Romańczuk przerwał piłkę. Pociągany za koszulkę Hansen widział to doskonale. Arbiter zresztą pokazał, że widzi, ale też zarazem pokazał, że stosuje przywilej korzyści, żeby Jagiellonia mogła grać. Pululu, ładnie to zrobili. Pululu uderzać. No, niepotrzebnie, bo zagrał na jeden kontakt fajnie, by zewnętrzną częścią stopy. Poszedł drugie tempo, odegrał mój miast i miał na swojej lewej nodze. No to uderz, bo to był, nie wiem, szkoda, że nie możemy zobaczyć powtórki, ale to był 18 metr. To była naprawdę, zobaczmy. Masz to, zobaczmy. Jest, no nawet tak, spokojnie 18. No końcówkę, no to już jest sama końcówka, ale moment zgrania piętą, odwrócenie się przez drugie ramię, zgranie tutaj Imaza, nie mógł z pierwszej piłki spokojnie uderzać, miał na wprost bramki, nie? No i widzieliśmy też reakcję, chyba niezadowolony sam z siebie przede wszystkim, bo do nikogo innego tutaj pretensji nie mógł mieć. Ja w ogóle uważam, że nasze zespoły
Ale zobaczmy, za mało uderzają z dystansu. Bo jest podanie Pululu. Teraz odrobinę za mocne do Hansena. Za mało uderzamy z dystansu, za mało szukamy tych, wiele bramek te wielkie zespoły uderzają z dystansu, strzelają z dystansu, a tu mamy zawodników, którzy te umiejętności mają. Oj. Ależ teraz świetnie Ndiang Dombo, no i chyba w najłatwiejszej z tych trzech dotychczasowych sytuacji Noel Mbo uderzył najgorzej. No ale jednak do tych sytuacji, wiesz, dochodzi tutaj. Przede wszystkim tutaj rozegrał nam się Dieng, pokazał parę fajnych akcji, dwa razy fajnie złamał do środka. No tutaj widzisz, no, San troszeczkę, nie wiem, czy za niechlujnie, czy za łatwo. Właśnie te najprostsze piłki to są piłki najtrudniejsze, bo one pokazują, czy do końca jesteś niesamowicie skoncentrowany. No zobacz, widzisz, to jest taki pressing, z którego Jagiellonia po prostu bez żadnego problemu sobie wychodzi. Moment lotu piłki jest momentem do skoku do przeciwnika, jak już tą piłkę opanuje. A teraz Pululu, zagranie na ścianę z Pululu, będzie dobitka nad poprzeczką. Teraz nie wiem, czy nie był rzut karny. Jeszcze raz Pulula był łapany w momencie uderzenia. Zobaczmy jeszcze raz. Pewnie powtórka będzie. No ale można tak z Pululu grać, on bardzo mocno stoi na nogach, wstrzymuje grę, a nie, już pokazuje sędzia. Dobrze gra tyłem do bramki, zobaczmy, nie tutaj, tylko i teraz zobaczmy. Zaraz ruszy do Pululu, zobaczmy. Z tego ujęcia. O, tutaj tak. Widziałeś, no nie wiem, czy go nie trzymał, ale... Na moment wstrzymał sędzia, poczekał na podpowiedź od kolegów obsługujących dzisiaj system VAR. A ta podpowiedź musiała być bardzo jasna. Gramy dalej. A to już nie będziemy rozpamiętywali tej sytuacji. Szykowana zmiana Federico Palacios w drużynie Sponiewierza. To nawet będzie zmiana podwójna, bo jeszcze Jeffrey Sarpong, a więc będzie Hiszpan i Holender. Kolejni przedstawiciele tej Legii Cudzoziemskiej w drużynie z Litwy. To naprawdę ładnie zrobił. Tak, a to niebezpiecznie, na dużym ryzyku, ale wyszedł z tego fenomenalnie. Będziemy chyba trzy zmiany mieli w Jagiellonii. A w Jagiellonii od razu mówili. A jak mówiliśmy, że koło 60 minuty wyjdą na pewno pierwszym składem, koło 60 minuty trener da pograć innym zawodnikom. Tutaj widzimy... Jest Ngujamba gotowy do wejścia. Stojinowicz, jest Duszan. Stojinowicz. I kogo tutaj mamy? No i Nene. Nene z numerem 8. Rui Correa. Tak, czyli Nene po prostu będzie, zobaczymy, czy za Kubickiego to była ta zmiana jakby naturalna. Jeden drugiego do tej pory zastępował. Oczywiście Nene więcej da w ofensywie. To jest fajne, bo w przeciągu całego sezonu, fazy grupowej, czy te konferencje, czy Ligi Europy, czy też, ale dobre krosowe podanie. To jest ważne mieć tą jednak osiemnastkę, szesnastkę, która daje ci możliwość wystawienia innego piłkarza w pierwszym składzie przy kontuzjach, kartkach, no bo z tym musisz się liczyć w perspektywie sezonu. To wszystko się zdarzy, bo to się zdarza wszystkim zespołom. Nie da się grać bez kartek. A teraz świetny odbiór Marczuka. Próbował i ma z pierwszej piłki. Jeszcze walczy Marczuk. No zobaczymy, Stojinowicz pewnie na bok obrony, Ngujamba może także zagrać jako defensywny pomocnik. Onene na pewno do środka, a teraz poprzeczka. Brakło niewiele, tam po stopie rywala pokazuje Hansen. Sędzia przychyla się do tej interpretacji, będzie rzut rożny. To ładne uderzenie takie, spod kolana jak to często się mówi. Zobaczmy, tu mu fajnie skoczyła piłka, no bez szans by był bramkarz, bo to było... Aż, szczerze powiem, aż za mocno uderzył. Tak, tylko stał i patrzył w tej nie sytuacji. Rykoszet, to nie wiem, czy ona by nie weszła, bo przez ten rykoszet piłka poszła trochę do góry. Dokładnie. A tak tu naprawdę mógłby pokarać bramkarza i uderzyć mu tutaj bliższego słupka. João Moutinho z rzutu rożnego. Dobre dośrodkowania ma naprawdę, one idą, one są mocne. Jak w końcu ktoś nabiegnie, to tylko musi głowę przystawić. Tym razem nam biegał Skrzypczak, nie trafił, jeszcze jedna wrzutka, no i tym razem Czerniałska z dobrze. Dobra interwencja bramkarza i bardzo ważna. To było groźne dośrodkowanie.
a już tam tłoczno wokół sędziego technicznego. Zobacz, pięciu zobacz. Gotowych to jest, do wejścia. I to jest pressing, widzisz? To jest pressing, bo on musi grać piłkę do tyłu i rozgrywać przez tył, a nie dryblingiem wychodzi do ofensywy. Choć widać, że ten piłkarz jest nabiegany z numerem 21. Dieng nie tylko ma i szybkość, i dribbling, ale też wiarę w taką swoją umiejętność. Widać, że wyrasta ponad ten zespół. O, mamy już informację o tym, kto ma opuścić boisko w drużynie Jagiellonii. Ale jak na złość piłka nie chce wypaść za murawę. Imas, Romańczuk i Saczek, więc a tak jak mówiłem, może Nguyamba grać jako defensywny pomocnik, więc on pewnie zajmie miejsce Romańczuka. Stoinowicz za Saczka na bok obrony. No i pojawi się Nene. Będzie grał wysoko w takim razie, skoro ma zastąpić Imaza. Zazwyczaj jest jednak jednym z tych dwóch środkowych pomocników. Ale oto potwierdzenie. Jesus Imaz boisko opuszcza, w jego miejsce Nene. Tak jak mówiliśmy, świetny ten poprzedni mistrzowski sezon. 9 goli, 7 asyst, środkowy pomocnik. Oto i Portugalczyk zdobył serca kibiców Jagiellonii. To już jego trzeci sezon oczywiście, bo ten pierwszy też całkiem udany. 5 goli, 3 asysty w barwach Jagi. Pojawia się także Nguyamba w miejsce Tarasa Romańczuka. Stąd mieliśmy to przekazanie kapitańskiej opaski. No i Saczek na ławkę, Stoinowicz na boisko. A w drużynie rywali Jagiellonii, tak jak mówiliśmy, gotowi do wejścia Federico Palacios i Jeffrey Sarpong. Murawę opuścili Veliunis, grający z siódemką, i Lucas de Vega z numerem 10. Zatem Veliunis, który dobrze wygląda w tym sezonie i widzę, i dobrze wyglądał przeciwko Hajatka Helsinki. Przeciwko Jadze nie błysnął, chciał teraz zrobić. Świetnie, świetna próba. Naprawdę, i dośrodkowanie tutaj Moutinho z lewej, i przyjęcie piłki kierunkowe, i wewnętrzna część stopy. Zobaczmy jeszcze raz w kierunku dalszego słupka. Zobaczmy, nie szukał piłki. Zagrał piłkę wsteczną. Dobre tutaj przyjęcie. Naprawdę ciekawe uderzenie. No i to jest ten element, o którym mówiliśmy już w pierwszej połowie, że tak to wyglądało przed tygodniem w pierwszym meczu. Pressing Jagiellonii sprawia, że bezradny jest zespół sponiewierza. Naprawdę nie wiedzą, jak się zabrać za wyprowadzanie ataku. Po raz kolejny Dieguez się rozpędził. Pululu, czy zdoła się odwrócić jeszcze Nene? Nie ma tutaj miejsca, szuka go Nene. Wybijają teraz w pewnej panice Litwini. Taką łatwość w ofensywie zawodnicy Jagiellonii do stwarzania sobie sytuacji. Wcale nie muszą się dużo natrafić, te sytuacje stwarzają. Tutaj na pewno Skrzypczak musi parę elementów poprawić. Przede wszystkim ustawienie do gry głową, bo to już jest jego trzeci, kolejny faul. No tutaj nie było ryzyka, że Noel Mbo dojdzie do tej piłki. Dobrze Dieguez, do tego też w porę wychodził z bramki Abramowicz. Jagiellonia w poprzednim sezonie. Fenomenalne zupełnie osiągnięcia strzeleckie, 77 bramek na dystansie 34 kolejek ekstraklasy. To jest średnia ponad 2 bramki na mecz. Dość powiedzieć, że wicemistrz z Wrocławia, Śląsk, bramek 50, trzecia Legia 51, a Jaga, przypomnę, 77. To jest absolutne szaleństwo. Zresztą ten sezon też tak zaczęli. W tym momencie Jagiellonia po dwóch kolejkach 6 punktów, jeszcze tylko Legia ma tyle. No ale Jagiellonia jest pierwsza, bo ma lepszy, jakżeby inaczej, bilans bramkowy.
Guyamba. Pulolo, Guyamba. Może też w razie potrzeby Aurelien Guyamba zagrać na lewej stronie defensywy, ale chyba te swoje możliwości lepiej prezentuje w środku pola Nene blisko. Niesamowite. Tak, takie proste zagranie, prozaiczne proste, a praktycznie najlepiej by przyjął, to miałby sytuację sam na sam. Ale tu zdjął mu zawodnik. Tak, w ostatniej chwili. W ostatniej chwili. Tak mi się dziwnie wydawało, że to za proste było, żeby nie przyjąć tego. A tym razem Moutinho zostawił piłkę, a więc Christopher Hansen, drugi z tych zawodników, którzy dobrze potrafią dośrodkować. Hansen, ależ było blisko. Stojinowicz, no to nie jest żal z powodu niewykorzystanej szansy, on po prostu chyba źle trafił w piłkę, nie wiem czy uchem, bo tutaj ewidentnie, no zresztą zobaczmy co tu się wydarzyło, czy też kontakt z rywalem. Nie, chyba w żaden sposób trafiony przez przeciwnika nie został. Zbiera się już z murawy Słoweniec. A kolejne dwie zmiany szykowane przez Stijna Frevena. Sivert Gunsjans to ten norweski napastnik, o którym Państwu wspominałem. No i Markas Beneta, kolejny człowiek z polskim śladem w CV swego czasu. Miał rozwiązać problemy po lewej stronie Zagłębia Sosnowiec. Przywołany sędzia główny tutaj do linii. Będziemy coś warowali, a więc jednak doszło do jakiegoś starcia w polu karnym. Ja przyznam szczerze, na podstawie tej powtórki, którą widzieliśmy, nie byłem w stanie zauważyć, czy tam był kontakt. Wydawało mi się, że nie, ale chyba sprawdza sędzia, nawet na pewno mamy już taką informację, że tam jednak mogło dojść do kopnięcia. I to dlatego Stojinowicz zwijał się z bólu. No jeśli nie trafił obrońca w piłkę, a w głowę, to będzie rzut karny. Choć widzimy, sytuacja nie jest taka bardzo zero-jedynkowa, bo trochę czasu potrzebuje. Ale chce dać karnego, wiesz? Moim zdaniem chce dać karnego. No pewnie to mu zasugerowali koledzy z VAR-u, bo w przeciwnym razie nie wołaliby go do monitorka. Już sędzia wie? I my też już wiemy, 11. Za długo oglądał, bo jak jesteś pewny, że nie ma karnego, to wychodzisz. Zobaczmy, kto będzie strzelał. Stijn Frevén też miał wątpliwości. To będzie idealne ujęcie. O, z tej strony powinniśmy zobaczyć. No tak. Nie, no kopnął go nogą w twarz. To pierwsze... Do tego nie było widać, że zupełnie widzieliśmy kopnął, tak, z drugiej strony. Podeszwą normalnie kopnął w twarz. No to wiesz, to ja nawet nie wiem, czy to nie jest czerwona kartka, bo to tak, było... Tak, tak, to nie ma w ogóle o czym mówić. Ten karny to absolutnie się Jagiellonii należy. Tak jak mówisz, to jest i tak... Dla mnie czerwona kartka. Kara wcale nie surowa. Bo to jest brutalny faul. To nie był faul przypadkowy, tylko stempel na twarzy. No to... Kto będzie strzelał? No właśnie, jest tam Pululu, ale może komuś odda. Jednak mu odda. Tak, przez moment zaprzyjaźnią się z piłką Jarosław Kubicki w polu karnym. Ale to będzie Pululu. No i zawsze taki pojedynek, wojna nerwów, zmieni stronę, nie zmieni. Pululu! Inaczej teraz, szybki rozbieg, mocny strzał, 2-0. Bardzo dobrze, mądra decyzja, bez kombinacji stwierdził, że za duże ryzyko jest tutaj. Każda bramka jest ważna, wiesz, to też pokazuje się tą sytuacją w Europie, nie?
jak wspominałem, napracował się dla zespołu w pierwszym meczu, co niekoniecznie znalazło odzwierciedlenie w liczbach, bo tylko jedna asysta. Natomiast dzisiaj zdobywa bramki. No i bawi się Jagiellonia. 2-0 dzisiaj, 6-0 w dwóch meczu. Są te zmiany, o których mówiliśmy w drużynie z Gąści, w drużynie z Poniewierza. Noel Embo opuszcza boisko, no to w jego miejsce pojawi się to taka zmiana 1-1 Zivert Gusias. No i także Robert Mazań. A i tak jak z kolei mówiłem w kontekście Markasa Benety, że on swego czasu ściągany do Sosnowca jako lewy obrońca, to tutaj także zastępuje na lewej stronie defensywy Mazania. Nie mogą mieć pretensji tutaj zawodnicy ani trener. Tak, bo jak trener zobaczył powtórkę, to sam się za głowę złapie, że nie dostał bezpośrednio czerwonej. Dwie zmiany szykowane kolejne w drużynie Jagiellonii. Jest tam Miki Miar, który ma już i asystę po przyjściu do zespołu i bramkę, tę bardzo ważną bramkę na 3-2 przecież w Radomiu w końcówce. Bo tam wypuściła Jagiellonia dwubramkowe prowadzenie z 2-0, zrobiło się 2-2, no ale VR przesądził o wygranej drużyny ze stolicy Podlasia. Obok niego z numerem 36 Jakub Lewicki, to będą te dwie zmiany, które zaproponuje nam i Państwu oglądającym to spotkanie trener Ziemieniec. 18-letni Kuba Lewicki we wrześniu skończy 19 lat. Miki Villar w miejsce Kansena, a Lewicki zapewne na bok obrony za Moutinho, tak jest. Lewicki dość rok temu grał w Ekstraklasie i radził sobie bardzo dobrze. Miki Villar, taki nieoczywisty transfer, bo on z tej hiszpańskiej Wisły Kraków, a oczywiście tą pierwszoplanową postacią Ángel Rodado, Miki Villar miewał momenty lepsze i gorsze, natomiast no, coś w nim zobaczył Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii. No a drogę z Wisły do Jagiellonii to już pewien Hiszpan przeszedł i już może śmiało chyba nazywać się legendą Jagiellonii, to oczywiście Jesús Imaz. Świetne teraz zagranie w pole karne. Nene. Trochę za delikatna ta wrzutka. Rozemocjonowany jest Stein Freiven. Nie wiem, może on uważa, że dzisiaj też mieli jakieś szanse. O tak, jak ci mówiłem, wspominał na konferencji prasowej o tym, że szanse nie są duże, ale on ocenia je na 10%. To i tak moim zdaniem śmiała teza po tym, jak przegrywasz pierwszy mecz u siebie 0-4. Ale zależało mu też ewidentnie na tym, o czym mówiliśmy, co podkreślałeś, żeby w tym jednym, już abstrahując od kontekstu całego dwumeczu, żeby w tym jednym meczu tu w Białymstoku pokazać się dobrze, żeby jego zespół powalczył. No i walczą, tego oczywiście absolutnie nie odmawiamy drużynie z Litwy, natomiast ta czysta piłkarska różnica jest za duża. Na razie to oni muszą w dwumeczu chociaż jedną bramkę strzelić, a na razie z tym mają problem. A co dopiero tutaj mówić o wygraniu z Białymstokiem 4-0. No. Dośrodkowanie z rzutu wolnego, ale bardzo pewnie Abramowicz, gdybyśmy mieli się do czegokolwiek przyczepić, to co ciekawe do jednego czy drugiego wybicia nogą, a mówię co ciekawe, bo akurat w tym aspekcie Sławomira Abramowicz jest wyszkolony bardzo dobrze.
ale jeśli chodzi o interwencje, to czysto bramkarskie. No to czy wyjścia do środkowań, czy te dwie reakcje po strzałach na Elambo, super. Ten chłopak miał 15 lat i już cała Polska mówiła, że jest niesamowicie dobrze wyszkolony technicznie. Nazwisko ma na dużą piłkę, no. Myślisz, że Chelsea sobie kiedyś kupi? Dieges. Pamiętam już w bardzo młodym wieku, dużo się o nim mówiło. Pamiętam debiut chyba w Polonii Warszawa, trochę nieudany, chyba dostał czerwoną kartkę, o ile się nie mylę, w bardzo młodym wieku. Ale z perspektywy czasu widać, że dojrzał, naprawdę ma pewne interwencje, nogami gra coraz lepiej, bo to musi ćwiczyć. Ale najważniejsze, nie zapominajmy o jednym, no, bramkarz jest od tego, żeby bronić przede wszystkim. Tak, wychodzi do dośrodkań i bronić na linię, a to robi bardzo dobrze. A nogi to jest dodatek, tak, bo to jest dzisiaj też bardzo ważne, wiadomo, przy rozegraniu piłki od tyłu. Bululu. O, i tak bliska ta interwencja. Nie przeżyłby już tego trener. Nie przeżyłby trener. Trzeci karny, jakby był z VAR-u, to trener nie wiem, czy by dał radę drużyny przyjezdnej. No, trafiona piłka. Na szczęście. Już sam mówię na szczęście. Miała Jagiellonia lepsze sytuacje do tego, żeby bramki strzelić. Nie zdąży teraz Marczuk, miał trochę za daleko do piłki. Gorobsow. Dzisiaj z dwoma ekspertami z Białegostoku, którzy są u nas w studiu, miałem przyjemność akurat tu w Białymstoku pracować, bo zarówno z Maćkiem Makuszewskim, jak i z Tomkiem Kupiszem. Gdzieś to u mnie byli podstawowi zawodnicy, więc... Ależ teraz fantastycznie na luzie to już wychodzi wszystko, wiesz. Wychodzi wszystko, ale to też nie jest przypadek, bo do tego luzu trzeba doprowadzić, tak? Nie dotarła piłka do Marczuka, ale nie potrafią jej przejąć na dłużej piłkarze sponiewierza. Dieges z lewej strony Lewicki, piłka wróciła do środka, ale za moment pewnie któryś z bocznych sektorów zostanie wybrany. Pytanie tylko, czy lewa, czy prawa strona. No chyba, że Dieges znowu sam się wybierze. Zespół naprawdę czasami fajnie wychodzi, fajnie się utrzymuje przy piłce. Brakuje im troszeczkę jakości z przodu. Nie wiem, czy mi przyznasz rację, takiego zawodnika, który by się gdzieś urwał wolny sektor z szybkością, który oddałby strzał z dystansu. No bo mają tylko tego Mbo. No ale to jest trochę za mało, żeby on sam sobie radę dał z naprawdę dwoma rosłymi obrońcami. O, teraz jest dośrodkowanie, te dośrodkowania, kiedy pojawił się w drużynie Gusjas, mogą być trochę groźniejsze. Jeszcze jedna zmiana szykowana w ekipie z Poniewierza, Malcolm Kakutalua. Jeśli ktoś nie wie, to pewnie miałby problem, żeby po brzmieniu imienia i nazwiska odgadnąć narodowość. To Niemiec, 29-letni obrońca. Przez kilka sezonów z Erzgebirge Aue związane. Kubicki na lewą stronę, nie dotarła teraz piłka do adresata. Bięk już chyba troszkę zmęczony, nie tak dynamiczny. Na razie nie jest jakieś idealne wejście w mecz. Nene rusza, ale zbyt wątłe siły zaangażowane w ten atak drużyny FK Paneverzy. W pewnym momencie czterech piłkarzy w niebieskich strojach ruszyło w kierunku bramki Jagiellonii, której strzegło sześciu gospodarzy, więc no, trudno było element zaskoczenia. Może teraz. Jeszcze raz Dieng.
tutaj pokazał się partner do takiego zagrania na obieg. Są momenty, no ale tylko, że są momenty tego zespołu, który utrzymuje się trochę, coś tworzy w ofensywie, no kiedy Jagiellonia już prowadzi 2-0, no to już... On chyba faulował Zivert Gusias. A, przeprosi, zresztą teraz Norwek. Na pewno Bodo Glimt jest mocniejszym zespołem, to nie no, bez dwóch zdań. Ta poprzeczka będzie wisiała wyżej. Wszystko w porządku, ze skrzypczakiem można wznowić grę bez interwencji sztabu medycznego. 10 minut do końca. Sporo było tych zmian w drugiej połowie, mieliśmy też VAR, więc no, gdyby chciał być bardzo skrupulatny arbiter, to powinien sporo doliczyć, ale też czasami sędziowie biorą pod uwagę to, jaki jest wynik, jaki jest stan meczu i już nie są aż tak dokładni w tym doliczaniu minut, mając świadomość, że to niczego nie zmieni. Lewicki, Skrzypczak. Wyczekiwanie tych graczy ofensywnych na prostopadłe zagranie od stopera. Kululu znów ma ochotę do gry. Teraz niedopadnie Kubicki w kierunku Marczuka do Robso. No powiem, największym osiągnięciem to było wręcz niesamowite. Dobre czytanie gry też tutaj Abramowicza, także trzeba go naprawdę pochwalić. No byłoby obronienie tytułu mistrza Polski. No to się zdarzało tylko Wiśle Kraków. To się zdarzało chyba tylko Legii Warszawa. W ostatnich 20-30 latach i chyba nikomu więcej. No mają tutaj nie tylko marzenia, bo to są całkiem realne plany w Białymstoku na piękny sezon. Właśnie tak jak mówisz, walka w lidze o... Minimum w lidze Europy. I właśnie Bodo Glindy, Liga Europy, no to wiesz, to już jest apanasz za samą fazę chyba grupową 6 milionów euro. No Liga Mistrzów to w ogóle chyba każdy by się cieszył, aby znowu do Polski zawitała, bo w Lidze Mistrzów grał tylko Widzew i dwa razy Legia Warszawa. No to trochę za mało. 33. podejście to jest domek polskiego. No, jak na ten budżet, który już mamy w naszej ekstraklasie, no to jednak niejednokrotnie mieliśmy też trochę szczęścia w losowaniach, bo trafiliśmy na zespoły, które były w naszym zasięgu. Także to jest za mało, no to fajnie by było, jakby teraz to Jagiellonii się udało, bo to, wiesz, to też pokazuje zawodników już w najbardziej elitarnej piłce. No i te transfery, które są robione, no to już nie wchodzi w grę 3-4 miliony euro, z którego się trzeba cieszyć, tylko wchodzą 10-15 i może w końcu kogoś sprzedamy z Ekstraklasy za 20. W ostatnim czasie za najwyższą cenę, jaką poszedł, to poszedł Moder z Lecha Poznań za około 12 milionów, dlatego że pociągnęli klauzulę, że wzięli go pół roku wcześniej. Ależ kolejne kapitalne podanie przez pół boiska. To powinna być bramka, ale jednak jej nie ma. O, świetnie, Czerniauskas też mu oddajmy to, co dziś sobie zapracował, bo kilka tych interwencji kapitalnych, ale tutaj Kubicki powinien to skończyć. Ale podanie idealne. Zobacz. On ma to wyczucie, zobaczmy. Idealnie piłka, mocna za plecy. I tu dobrze uderzył. Wiadomo, że jest zawodnikiem prawonożnym, więc trochę dłużej się składał do tego uderzenia lewą nogą. Czy ktoś to zamknie z lewej strony? Był Skrzypczak, jest jeszcze... Zauważ, szybsi są zawodnicy Jagiellonii. Bululu, kapitalne samobójcza, zgranie! Nie wierzę. No i samobój. No to jest, słuchaj, to jest kwintesencja dzisiejszego spotkania. Dwa karne po warze i bramka samobójcza na 3-0. I to jeszcze jaka?
No i były piłkarz Zagłębia Sosnowiec strzela bramkę Beneta. A co ma powiedzieć teraz trener tutaj drużyny przyjezdnej? On już nic nie chce mówić. On tylko pokiwał głową i mówi: no co ja mam zrobić dzisiaj? No. No i to się robi w dwumeczu absolutny pogrom, bo mamy teraz 7-0. Jak sobie tak prześledzimy historię tych zmagań europejskich Jagiellonii, może za moment zobaczmy jeszcze raz tę akcję. Świetnie tu Pululu, a później już komedia pomyłek. Tak naprawdę i asystę byśmy musieli oczywiście w takim dużym cudzysłowie ta asysta dopisać obrońcy. Bo widzimy, że tutaj interweniował w tej sytuacji Klimawiczius i to on do Benety, ten z kolei do bramki, 3-0. A wracając do tej historii Jagiellonii i występów w pucharach, był inny litewski zespół, Kruoja Poroja, on już nie istnieje, w ogóle ten klub nie istnieje i wtedy w sezonie 15-16 Jaga wygrała w dwumeczu 9-0, to było najwyższe zwycięstwo, chyba 5-0, tak, 5-0 z Dynamem Batumi dwa lata później. No to już jest drugi najwyżej wygrany dwumecz w historii europejskich zmagań przez Jagę. A jeszcze troszkę czasu jest. Takie 9-0 w dwumeczu w zasięgu, choć oczywiście to już tylko dzisiaj statystyczna ciekawostka. Jaga po prostu robi swoje. Na pewno piosenka, która przy każdej bramce jest strzelana, to jeszcze pamięta czasy Kamila Grosickiego. Wiesz, budżet z tego, co donosi Transfermarkt, ten międzynarodowy, no to jest około 6 milionów euro. To jest poziom jakichś 25-30 milionów złotych. To też nie jest mały budżet. Nie, tak jak mówiliśmy oczywiście o stadion, transferach piłkarzy, kibiców, no to... Stadion na 6600 miejsc. Za coś ta drużyna jest utrzymywana, jakoś funkcjonuje, natomiast no, na tle Jagiellonii wygląda przede wszystkim piłkarsko i z tego się bardzo cieszymy, jak taki ubogi krewny. Absolutnie na swoich zasadach, na swoich warunkach rozgrywa ten dwumecz. Jagiellonia załatwiła sprawę w dużym stopniu w tej pierwszej połowie pierwszego meczu, a potem dokłada tylko kolejne cegiełki, ale teraz błąd! No niestety, niestety błąd, tracimy bramkę. Oczywiście Zivert Gusias swoje zrobił, trafił, ale nie byłoby tego gola, gdyby nie złe zachowanie obrony, zgranie piłki na środek pola karnego. Zobacz, Tomek. Tak, no, to zdaje się Lewicki. Źle, tak. źle w ogóle wybijał. Bo ja nie wiem, gdzie on to wybijał. Do środka wybijał to chociaż górą, wysoko w kierunku autu albo za swoje plecy. No, tak jak mówię, no, takich błędów naprawdę nie można popełniać. Tu jeszcze młodemu Kubie Lewickiemu może troszkę zabrakło doświadczenia, choć jak mówisz, no to są takie dosyć elementarne zasady. Spogląda od razu na powtórkę tej akcji Adrian Ziemieniec. No szkoda tego bilansu, że ta bramka została stracona i tak po ludzku szkoda też Kuby Lewickiego, bo on na pewno będzie gdzieś tę sytuację rozpamiętywał, przeżywał, ale niech to posłuży po prostu jako taka cenna lekcja na przyszłość. 3-1 zatem. No wiesz, co by się stało, jakbyś prowadził tylko 1-0 i to 1-0 by ci dawało awans, a 1-1 nie. No to wiesz, to kiedyś jeden z trenerów miał pretensje do jednego piłkarza w szatni, który w ciągu pół roku dwa razy spóźnił się na trening, minimalnie, znaczy na trening, na zbiórkę w szatni. Kiedyś mu potem zadał pytanie trenerowi, czemu on w jakimś meczu nie gra. On mówi: bo ja nie mogę w całym sezonie liczyć na ciebie, bo jak ty się spaźniasz do pracy, to ty też dla kolegów będziesz się spaźniał na murawie. Zobaczmy, Dieng. Out. Rozochocili się troszeczkę teraz goście, ale zupełnie gdzieś zewnętrzną częścią stopy trafił Dieng.
Więc twoje prywatne też podejście i do pracy, i punktualność, i ten profesjonalizm też się potem gdzieś przekłada na murawie do twojej koncentracji i szacunku do partnerów. No to jest bardzo ważne, na co zwraca tutaj trener Siemieniec uwagę. Zleciał ten mecz, powiem ci szczerze, w Białymstoku, nie wiem gdzie. Fenomenalny doping, pełny stadion. Piękny stadion, powiedzmy. Kolejny piękny stadion w Polsce. 4 minuty. Taką decyzję podejmuje sędzia główny. Za moment współpracujący z nim sędzia techniczny to ogłosi. Mowa oczywiście o czasie doliczonym. A nie mógł tutaj krócej tego meczu kontynuować, przedłużać. Grecki arbiter, bo jak mówiliśmy, tych przerw trochę było. Faulowany Lewicki, odrzutu wolnego Jagiellonia. Ale niezwykły jest ta symetria, jeśli chodzi o zmagania Jagiellonii i Bodo Glimt. 4-0 Jagiellonia pierwszy mecz, 4-0 Bodo Glimt pierwszy mecz, 3-1 Bodo Glimt drugi mecz, 3-1 Jagiellonia drugi mecz. Tak się w tej rundzie układało. Wygląda, że będzie równy pojedynek. Byli wysłannicy już drużyny z Bodo Glimt na meczu w Radomiu, meczu ligowym, no bo oni też założyli absolutnie w sposób usprawiedliwiony, że to Jagiellonia będzie ich rywalem w kolejnej rundzie, więc te przyszpiegi, te obserwacje już się rozpoczęły. Dzisiejszy mecz też zapewne pod lupą. Dlatego widzisz, jeżeli ktoś cię też analizuje, to też jest ważne, żeby nie popełniać takich błędów, bo oni też to analizują i mówią potem, słuchajcie, przy tym obrońcy trzeba stać, bo on popełnia takie błędy, bo on ma momenty, w których jest zdekoncentrowany. Wiesz, to wszystko wpływa też potem na strategię, na taktykę, też na mental piłkarza, bo potem wychodzisz na murawę i mówisz, o Jezu, żebym tylko nie popełnił jeszcze raz takiego samego błędu. Wiesz, gdzieś to w głowie zostaje, tak? Po drugie bramka, że gra na zero, to też daje jemu to dużo pewności siebie, tak? A teraz nacisnął Pulula, aż złapał się za głowę, że nie udało się tej piłki odzyskać, a było naprawdę blisko. Lewą stroną Paneverzys. Dośrodkowanie będzie groźnie. Ach, dobrze, że trochę za wysoko ta piłka, ciut niżej pewnie dałoby się złożyć do tego strzału. Nogą! Szansa. O, trochę za dużo swobody ma Zivert Gusias. Jak mówiłem, że to jest inny typ napastnika niż Mbo. On stoi w polu karnym i czeka, no tylko niestety ta piłka do niego dociera. Raz dotarła, kiedy strzelił gola, teraz też. Jak tylko widzisz, doszli do dwóch sytuacji, bramkę strzelili, jeszcze do jakichś takich dwóch sytuacji, jakby tu lepiej głową uderzył w kierunku dalszego słupka, no mógł mieć problemy, bo to z bliskiej odległości było bramkarz Jagiellonii Abramowicz. No trudno odebrać piłkę Pululu. Nieco ponad minuta z tych 4 doliczonych zostały. Akurat idealnie, żeby przeprowadzić ciekawy atak. Próba zagrania do wbiegającego z drugiej linii Nene. Niedokładnie Lewicki w kierunku Mikiego Wijara. Podkreślałeś tę fantastyczną atmosferę na stadionie. Można sobie tylko wyobrazić, co tu się będzie działo w starciu z Bodo. A teraz Pululu indywidualnie na przebój. Pululu, Pululu, Pululu w polu karnym. Pululu! Za ostry troszeczkę. Nie wiem, czy nie lepiej by było. Odegrać? Szukasz do środka, tu do partnera, to by pokazał właśnie... Pokazałby swoją klasę, tak? Strzeliłem 2 bramki, ale tutaj jak trzeba, to ja też zespołowi dogram, bo z Bodo Glimt będą się liczyły takie zespoły. Bodo Glimt może nie ma niesamowitej jakiejś gwiazdy, ale jest to zespół, który
który jest wybiegany. Zresztą mieliśmy w historii w ostatnich czasie już naszą drużynę, która z Bodo Legia grała. No. Legia Czesława Michniewicza, a teraz koniec tego spotkania. 3-1 wygrywa Jagiellonia w rewanżu. 7-1 w dwumeczu, który ułożył się pewnie nawet łatwiej niż niektórzy mogli się spodziewać. FK Panewezy, litewski klub z urokliwego Poniewierza, okazał się tylko tłem dla mistrza Polski. I tak być powinno, tak powinien grać polski klub wtedy, kiedy jest wyraźnym faworytem. Dwie bramki z rzutów karnych Pululu, do tego samobój Benety i to trafienie absolutnie już takie na otarcie łez Ziwerta Gusiasa. To ci, którzy strzelali bramki dzisiaj, w sumie tych bramek dla Jagiellonii 7. No i czekamy naprawdę z ogromnymi nadziejami na to, co wydarzy się tutaj za tydzień, a później za dwa tygodnie w meczu rewanżowym. Dziękują sobie zawodnicy jednej i drugiej drużyny. Jakiś materiał do analizy będzie. Podsuwał to też Państwu Tomek Hajto w swoim komentarzu, zwracając uwagę na jakieś pojedyncze zagrania. Do poprawy, do przemyślenia, do analizy. My sobie oglądamy jeszcze najciekawsze, te najistotniejsze momenty, akcje tego meczu. Faul na Marczuku w polu karnym. Pululu wykonuje rzut karny bardzo pewnie. No i to sytuacja, w której z kolei nam zaimponował Abramowicz, broniąc uderzenie Noele Embo. Uderzenie przewrotką, mocne, z niewielkiej odległości. Jagiellonia zrobiła, Tomek, swoje. Jagiellonia no jest w tym rytmie grania co 3 dni, natomiast no nie wygląda na zespół, któremu by to w jakikolwiek sposób przeszkadzało. I bardzo dobrze, że tutaj nie ma co marudzić, bo to też wszystko w głowie zostaje. Jak ty cały czas będziesz powtarzał, że za dużo, to w końcu przegrasz mecz i zwalisz wszystko na to, że za dużo meczu. Piłka to jest, piłkę się gra po to, nie po to, żeby trenować, tylko po to, żeby grać. No jeżeli jesteś w rytmie meczowym, grasz co 3 dni, musisz dbać o siebie. Ale to jest największa przyjemność, satysfakcja. Robisz to, co kochasz i do tego jeszcze zarabiasz. No co jest piękniejszego, tak? Przy takim pełnym stadionie to sama przyjemność wyjść i zagrać na naprawdę takiej fenomenalnej murawie. Już 3 sierpnia tutaj do Białegostoku przyjedzie Stal Mielec. To oczywiście mecz w ramach Ekstraklasy. Jaga przed szansą na trzecie zwycięstwo, na otwarcie nowego sezonu. Później Bodo Glimt, no i kolejne mecze. Mamy nadzieję, że tych w drodze do Ligi Mistrzów jak najwięcej, im później odpadnie Jaga, oby nie odpadła, tym lepiej zostaje. Natomiast i to już możemy powiedzieć Państwu oficjalnie, zostaje nam do przekazania ta przepiękna informacja. Zobaczymy Jagiellonię w fazie ligowej, co najmniej Ligi Konferencji, a może będzie jeszcze lepiej. Z naszej strony to tyle. Tomasz Hajto, Szymon Rojek, my Państwu bardzo serdecznie dziękujemy. Natomiast tak jak w przerwie tego meczu, tak jak przed nim, jest możliwość pozostania z nami dłużej, jest możliwość śledzenia tego, co w Białymstoku. A będzie nasze studio, Tomek Włodarczyk, jego goście, wywiady Piotrka Przybysza. To wszystko w Polsacie Sport Premium 1. A my już serdecznie dziękujemy za uwagę. Dobranoc, Tomasz Hajto. Szymon Rojek. Dobrej nocy, do usłyszenia.
Dobry wieczór, witamy Państwa ponownie już po meczu, po tym rewanżu drugiej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów. My ciągle w tym samym składzie. Tomasz Włodarczyk, Maciej Makuszewski, Tomasz Kupisz. Widzą Państwo, jeszcze trwa feta, wielkie święto w Białymstoku, bo jest pewne to, co faktycznie było pewne już po tym pierwszym meczu na Litwie, że jeszcze nie wiemy w jakich rozgrywkach, ale w europejskich pucharach mistrz Polski zostanie i biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, należy uznać to za spory sukces. Czy to będzie Liga Konferencji, czy Liga Europy, bo na to jest też realna szansa. Być może Liga Mistrzów, no któż to wie. Wygrana dzisiaj z Paneveżys 3-1. Taką możliwość definitywnie otworzyła. No jak najbardziej. Jaga dzisiaj zrobiła to, co do niej należało. Wygrała ten mecz u siebie, potwierdziła to ładnym zwycięstwem. Pomimo tej bramki straconej miała tak naprawdę kontrolę przez całe spotkanie. Wydaje mi się, że ten kolejny mecz będzie naprawdę fundamentalny. Jestem bardzo ciekawy tej potyczki z Bodo. No właśnie, to już za tydzień zupełnie wydaje się inny rywal. To, o czym mówił Szymon, wygrana z Reweż z Łotwy 4-0 w pierwszym meczu, 3-1 teraz. Rywal oczywiście do przejścia, ale no dużo mocniejszy. No wydaje mi się, że na pewno takie tempo spacerowe, jakie dzisiaj było w tym spotkaniu, no nie przejdzie w tym spotkaniu z Bodo i nie ma co ukrywać, że tutaj też widać było chyba w drugiej połowie po 60 minucie już kilka zmian w składzie Gielonii, kilku czołowych zawodników powędrowało na ławkę rezerwowych, przygotować się na mecz ligowy, który teraz już jest najbliższy weekend z Mielcem i później. No bardzo ważny mecz historyczny. Kolejny historyczny, tak. Tak, kolejny historyczny, bo jest duża szansa, uważam, tutaj powalczyć z Bodo, no ale to trzeba zagrać na trochę innych obrotach. W przerwie mówiliśmy, podkręcą tempo, podkręcili, nie podkręcili. Strzelili dwa gole, Tomek byłeś blisko, bo miało być 3-0 i Pululu wykorzystał dwa karne. A czy no jak najbardziej to, co wspominał Maciek stawiał, że Pulu strzeli dwie bramki, ja tak samo o tym wspominałem. Ta trzecia bramka tak naprawdę też to była jego zasługa, bo to on wgrywał tą piłkę w pole karne. Absolutnie mi się wydaje, że dzisiaj najlepszy zawodnik na boisku i nie mówię tutaj tylko o bramkach, ale o tym, jak zestawiał piłkę, jak utrzymywał się przy niej, jak był takim tempomatem też troszeczkę dla Jagiellonii, bo potrafił przetrzymać, zagrać w odpowiednie tempo, uruchomić skrzydłowych, drugiego napastnika, także jak najbardziej świetne zawody Afimiko. My o tym Bodo to jeszcze sobie porozmawiamy za tydzień. Mam nadzieję, że w co najmniej podobnym składzie. A co jeszcze o tym meczu? Taki trochę mecz bez historii, taki do wygrania. Spokojne tempo, bez szarpaniny, bez kontuzji. 3 punkty, zwycięstwo, awans. Na pewnym momencie, jak z Tomkiem to drugą połowę oglądaliśmy, to wydawało się, że Jagiellonia czeka na jakiś moment, żeby podwyższyć prowadzenie, a drużyna z Litwy no nie chciała się tutaj za bardzo otryć, żeby tutaj tego blamażu nie było, żeby nie było tej drugiej, trzeciej bramki i gdzieś takie wyczekiwanie może jakichś swoich też szans, które się przydarzą. Ale udało się strzelić po rzucie karnym, Pululu na 2-0, później bramka samobójcza i tak naprawdę mecz ustawiony, ale patrząc przez pryzmat... Ustawiony w pozytywnym sensie, prawda? Tak, ustawiony 3-0 i też 4-0, 3-0. Też nie dziwię się też troszeczkę tego tempa chłopakom, bo ciężko jest się nastawić po pierwszym spotkaniu, gdzie się wygrało 4-0 na wyjeździe, na drugie spotkanie i zagrać porywający mecz, bo sami wiemy wszyscy doskonale, że ten wielki, wielki plus po tym pierwszym spotkaniu już tutaj był przy Jagiellonii, Białystok i to była formalność. Ale po tych zdjęciach, po tym szaleństwie na trybunach, po tym wspólnym zdjęciu widać jakby świadomość tego sukcesu, prawda? Że oni wygrali ten dwumecz, mają świadomość, że bez względu na wszystko grają dalej w Europie. To znaczy ja nie widzę aż takiej ogromnej euforii. Ale satysfakcja na pewno jest. Widzę satysfakcję, widzę, że chłopcy, trener, sztab, cały klub zrobili ten cel minimum tak naprawdę, jeżeli chodzi, nie ma się co oszukiwać, bo tak naprawdę to musimy oczekiwać tego od mistrza Polski, że przejdzie w ten sposób ostatni zespół z Ligi Litewskiej. No tak, Pululu rzeczywiście chyba numer jeden tego spotkania. To, o czym mówiliśmy, to nie jest taka klasyczna